Dzień dobry. Ale państwa dużo. Dzień dobry. Jak się bawicie? Jest energia, jest pozytywna energia. Dobra, dosyć tych wstępów. Panie profesorze. Tak, słucham. Czy pan profesor wie, dlaczego Wiem. To właśnie my z panem profesorem dziś rozmawiamy? Czy pan się czegoś o nas dowiedział? Na przykład, jakie jest moje ulubione danie, albo co Paulina lubi w wolnym czasie? Nie, tego nie wiem akurat, co panie lubią, ale wiem, że panie są zaangażowane w tę internetową komunikację. Coś panie prowadzą, to są jakieś kanały, czy blogi, czy coś takiego, prawda? Coś takiego. Kanały, coś takiego. Można powiedzieć, że mieszkamy nie w bardzo kanałach. Rozumiem do końca, na czym polegają te różnice, ale... Ale będę to śledził teraz już. Zdaje się, że nawet na temat języka panie prowadzą. Tak. Te swoje strony. Tak, prowadzę kanał dotyczący języka polskiego. Kanał nazywa się Mówiąc Inaczej. Natomiast... Tak się nazywa. Tak. Dlaczego mówiąc inaczej, a nie inaczej mówiąc? Lepszy. To pan profesor miał nam wytłumaczyć, tak Ale się ja nie rozumiem, to nie był żaden nie, pojazd. Proste pytanie, dlaczego? Już odpowiadam. Tak. Rytm lepszy. Mówiąc inaczej, tak, to jest trochę i amfibrach. I co? Umpa, pa, umpa. Tak, to dobry rytm. Inaczej mówiąc, amfibrach trochę też nie jest zły. Trochę. Ale inaczej mówiąc, to tyle co czyli, prawda? Tak. Inaczej mówiąc blok, inaczej mówiąc tam coś innego. To tyle samo, co innymi słowy na przykład. A tak. Mówiąc inaczej, bardziej podkreśla to inaczej. Tak. Czyli powiem to w inny sposób. Powiem o to właśnie chodzi. Tak. I pani chce to powiedzieć w inny sposób, nie ogólnie przyjęty. Poprawnie chce to Czyli powiedzieć. Zakłada pani, że wszyscy mówią niepoprawnie, a pani powie poprawnie. Od razu wszyscy. Większość. O, większość. Nie, to nieprawda. Przede wszystkim dlatego, że poprawnie to jest tak, jak większość mówi. Na tym to niestety polega. Czy w internecie też tak jest? Chyba też. Myślę, z naciskiem na chyba. Dlaczego chyba? Ano dlatego, że znaczna część internautów celowo robi błędy po to, żeby być albo oryginalnym, albo łatwiej rozpoznawalnym, a czasami po to, żeby w tych błędach celowych ukryć błędy prawdziwe. Kiedy nie wiemy, jak coś wyrazić i obawiamy się, że zrobimy błąd, to wtedy robimy dużo błędów celowych. I potem mówimy, a my tak specjalnie. I wtedy te błędy, które wynikają z niewiedzy, niedostatecznego wykształcenia, ukrywają się w tym, co jest niby celowe. Zresztą tak w ogóle jest często, że jeżeli popełniamy jakiś błąd, to ludzie nam mogą zarzucić obłąd, a my tak specjalnie, ja tak specjalnie. I wtedy tak. Mówimy, ja tak specjalnie, tak jakby to było wytłumaczenie. To oczywiście tak nie jest. Jeżeli specjalnie, to tym gorzej. A nam się wydaje, że to lepiej, bo my nad tym panujemy. My tutaj rządzimy. My rządzimy językiem, niektórym się wydaje. I dlatego robią sobie błędy. No ale sobie niekoniecznie, profesor... innym też. A pani też prowadzi, ale to się jeszcze inaczej nazywa jakoś, prawda? Jeszcze inaczej niż inaczej. Jeszcze tak. Inaczej niż inaczej, tak? Tak, mój program nazywa się Po cudzemu. Po cudzemu. To jest w ogóle ciekawe, ciekawa jest jednostka językowa, takie po polsku, no bo to jest jakaś odmiana, prawda? Ale czego odmiana? Jaki jest to po polsku? To jest w zasadzie przysłówek. Jak? Po polsku. Ale to są dwa wyrazy. Po polsku. To polsku, to jakie to jest słowo? Czy jest jakaś podstawowa forma tego słowa? Polsko? Chyba nie, bo to tak po węgiersku, czy węgiersko to jest jakieś słowo i my po tym węgiersku mówimy. Bardzo to jest dziwne i to tak jak mamy czasem po cichu, pomału, prawda? To są takie dziwne przysłówki, które są składane z dwóch, po cudzemu. Ale to nie tylko to mnie ciekawi, bo oczywiście po cudzemu to pokazuje, że nie jest to po polsku prawdopodobnie, prawda? Tak. Przypomina mi się taka rozmowa, jak
to w Orzenku Gogola był akurat człowiek, który opowiada, że był w różnych krajach. Jak tam mówią? No oczywiście po cudzoziemsku. Po cudzoziemsku, po cudzemu tam mówią. To jest dobre słowo cudzy, prawda? Cudzy, a nie obcy. Można byłoby powiedzieć po obcemu. Tak, ale mnie to... się po cudzemu bardziej podoba, ponieważ cudzy oznacza, że jest czyjś, a obcy może oznaczać no właśnie, właśnie nie bardzo wrogi, wiem, bo nieprzyjacielski. Jeżeli to jest cudze, to ja nie mogę tego wziąć, prawda? Nie mogę, bo mam swoje. A no właśnie, ale tego cudzego nie, mam nie ruszać. Mogę tylko sobie pożyczyć. Cudze. Kiedyś słowo cudzy znaczyło mniej więcej to samo, co obcy. Jeszcze u Mickiewicza w Panu Tadeuszu był człowiek cudzy. Przyjezdny albo człowiek cudzy. Skoro gdy sędziego odwiedził, skoro pobył mało, przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało. Tak było w Soplicowie. Człowiek cudzy. Mickiewicz zresztą w innych utworach też wprowadzał takiego człowieka cudzego. Dzisiaj mamy cudzoziemców i obcokrajowców na przykład. Nie wiem, kogo państwo wolą, czy lepsi są cudzoziemcy, czy obcokrajowcy. O ile się orientuję, to obcokrajowiec może być z różnych stron, a cudzoziemiec częściej jednak z takich stron, które mają wyższy prestiż. Czyli nie powiemy cudzoziemiec o człowieku, albo rzadziej będziemy mówili o kimś, kto na przykład jest tutaj uchodźcą, czy też, jak ja bym wolał, przychodźcą. Bo ci, którzy uchodzą, to stamtąd uchodzą, a do nas przychodzą. Czasem przechodzą, bo idą gdzie indziej, ale ci przychodźcy są właśnie raczej obcokrajowcami niż cudzoziemcami. W tym sensie ten cudzy zakłada pewnie, że to nie będzie na przykład w jakimś języku pusztu, prawda? Nie, jest ani to też język nie angielski. Będzie po kirgisku, ani też po nie, amharsku nie na przykład. Tak. Nie, nie to będzie pewnie po francusku, po niemiecku, po angielsku, w jakimś takim języku cudzoziemskim bardziej. Tak. Cały ten jest po... To dlaczego, jeżeli to jest po cudzemu, to powinien tytuł być po cudzemu, jakby to brzmiało po angielsku. I tytuł właśnie jest po cudzemu. Aha. Ale pani potrafi przetłumaczyć to po cudzemu na angielski? Jest to trudne. Jest to tak trudne. Myślę. Da tak się, myślę. Ale proszę spróbować. Można spróbować. Żeby to było rzeczywiście po cudzemu. Tak, tak. Można by powiedzieć the way they say. No, można tak powiedzieć, można. Skoro pani tak powiedziała. Panie profesorze. Można by też powiedzieć mniej zgrabnie. Mniej zgrabnie. In someone jeszcze else's, mniej zgrabnie. Jeszcze mniej, podobnego. Można, naprawdę, ja potrafię. In someone else's words. Ale to jest zbyt to długie. To już bardzo niezgrabnie. No właśnie. In other words. Moja nauczycielka angielskiego to tak jest moje twój tytuł. A to właśnie tak. Pani tutaj, pani Paulina oczywiście no wprowadza tutaj, przemyca swoje tytuły. My co prawda nie mieliśmy rozmawiać o nazwach, nie. O tytułach, ale akurat tak się składa, że ci, którzy kontaktują się z paniami, to przecież tytułem się także kierują, nie tylko zdjęciami. Pani też zamieszcza zdjęcia u siebie? Oczywiście, proszę na mnie spojrzeć. Tak. Myślę, że warto. No może tak. Właśnie, panie o coś chciały mnie zapytać, a tymczasem tak. Ja pytam panie. Proszę mnie o coś zapytać, możemy ja odpowiem. Zamieniać. Ja mam bardzo dużo odpowiedzi, proszę państwa. Ja bym zapytała o tę odmianę słowa blog, ponieważ mamy tutaj kolegę, który jako jedyny mówi nie mam blogu, a nie mam bloga. To już nie jest pan jedyny, już nas jest dwóch. Ja też mówię blogu, tak jak mówię dialogu, monologu, prologu. A nawet logu, bo to takie urządzenie okrętowe było log. I też się logu mówiło, a nie loga. Chociażby się wydawało. Dlaczego? To a częstsze jest przy żywotnych. Właściwie wszystkie żywotne mają a w dopełniaczu, z wyjątkiem wołu, a ich jest coraz mniej. Wołów i też zdaje się woła się coraz częściej. Woła na woła woła. Tak, tak się woła. Ale blogu jest dla mnie naturalne, dobrze brzmi. Tyle tylko, że jeżeli inni tak nie będą mówili, to my sami we dwóch to tej zadumie nie zwojujemy. Ale jeszcze jedno, panie piszą, czy państwo piszą bloga, czy blog? Ja prowadzę vlog. A nie bloga.
No bardzo słusznie, ale są tacy, co prowadzą bloga. Zastanawiamy się, dlaczego oni prowadzą bloga, a nie blog. Otóż, proszę, tak samo jak wysyłają SMS-a albo maila. No ja zawsze dlaczego? Wysyłam SMS i mail. Tak, tak. Brawo. Tylko ale... jem banana. No tak, ale to tylko taki owoc jeden, a inne to już melon. Czy pani batona je? Też jem, też batona. Kotleta. No to bardzo niezdrowo się pani odżywia. Ale to A sugeruje, że to jest żywotny właśnie. I nikomu by nie przyszło do głowy, żeby wysłać telegrama albo lista. Tymczasem maila i SMS-a wysyłamy. Bo to tak, jakbyśmy psa czy kota wysyłali, to jest żywotny. Żywotny. I tak jest SMS, czy mail, czy blog. To coś się robi mi się skojarzyło, ale nie wiem, czy wypada. No właśnie nie wiem, czy wypada. Niech pani powie. Pewnie nie wypada, ale trudno. Udam, że nie słyszę. Jeden z widzów zapytał, mam ładnego penisa, czy ładny penis? Nie widziałem, nie wiem. Bo tak i nawet trochę nie jestem tutaj, ciekawy specjalnie. Tak trochę tutaj ale to kategoria akurat, żywotności nie, jest to jest też ciekawe. W gruncie rzeczy jako językoznawcy wolno mi o takich rzeczach mówić. Proszę zauważyć, że jedna jest tylko część ciała, którą obdarzamy żywotnością. Nigdy nie powiemy, że mam ładnego nosa, chyba że mam nosa do czegoś. Ale tak nosa czy łokcia nie powiem, tylko mam łokieć, mam nos. A akurat o tej części, niezależnie jak ją nazywamy, czy bardziej, czy mniej naukowo, są jeszcze takie nazwy bardziej proste, krótsze trochę. I też odmieniamy to tak jak żywotny, czyli damy A na końcu, czy mamy ładny, czy brzydki, czy wtedy mówimy ładnego, czy brzydkiego akurat, bo traktujemy go właśnie tak trochę po jakby żył. Może dopóki, dlatego, że on się, żyje, może dlatego żyje. Że on się zmienia, bo on czasem proszę? Wygląda inaczej. Nie słyszę. Może dlatego, że on się zmienia, ponieważ on czasem wygląda no, inaczej. To już nie wchodźmy w te szczegóły. Czasem się zmienia, czasem nie. Zależy, ile lat ma właściciel. Dobrze. No to nie zależy tylko od wieku, proszę pani. Dobrze, zmieńmy temat, ponieważ tematem wiodącym jest język w internecie. Jak pan profesor zapisuje internet, małą czy wielką literą? Ciągle piszę wielką, ponieważ to się dobrze, tak ja przyzwyczaiłem. Tak, ja aha, pani mnie pochwaliła, dziękuję. Bardzo proszę. Piszę wielką, dlatego że jestem konsekwentny, ale po jakimś czasie upowszechni się ta sieć tak bardzo, że będziemy to traktowali jak rzeczownik pospolity, którym po części już jest. Arlena pisze mówię, mało. Ja piszę mało, ja mało. Piszę z konsekwencji, bo już nie chce mi się tego zmieniać. Ale rozumiem tych, co piszą małą i ważne, żeby nie pisali z małej, tylko małą, ani nie z dużej, tylko dużą. Tak. Tak, i to rozumiem. Te dwie pisownie nie są żadnym, to nie jest wybór ideologiczny, to jest po prostu pewne przyzwyczajenie. Mamy w internecie takie słowa, które zapożyczamy sobie z języka angielskiego. A baby takie, które są polskie też, czy już nie baby wcale? Mamy, ale coraz mniej. Coraz mniej? Jestem... Nie. Jeżeli są jakieś polskie, to pewnie one nadal pozostają. Ale to, co przychodzi z zewnątrz, przychodzi najczęściej razem z nazwą. I gdybyśmy akurat my tu w Polsce wymyślili jakiś sposób komunikowania się internetowego, który byłby no, taki typowo nadwiślański, to może by przejęli inni taką nazwę, ale niestety chyba nie jesteśmy aż na tyle kreatywni. Prawda? Kiedyś występowałem przeciwko słowu kreatywny, wydawało mi się ono okropne, ale teraz już stosuję, bo ono wyraża połączenie dwóch rzeczy, twórczego i pomysłowego. Twórczy to jednak co innego, pomysłowy trochę co innego, a kreatywny to jest i twórczy i pomysłowy zarazem. To też przykład takiej cechy, która wydawałoby się nazywana po angielsku, nie powinna być tylko polskiego, powinniśmy szukać odpowiednika, ale nie ma akurat. I w internecie no tym bardziej. A o jakie słowa chciała pani zapytać? Zaraz o nich powiem, ale pomyślałam sobie, że kiedyś, jeszcze może 20 lat temu było tak, że kiedy witała do nas jakaś nowa technologia, nowe urządzenia, to nazywaliśmy je po polsku. Na przykład... Tak, no, oczywiście, kiedy na przykład kolej przyszła,
No to mówiliśmy o torach, pociągach, to wszystko były polskie, dworzec nawet, który inne znaczenie kiedyś miał, ale przyswoiliśmy to, wzięliśmy to z innych znaczeń. Telefon, przecież tam była i tarcza, i sznur, i słuchawki, to wszystko było takie bardzo polskie. No a później już, to był przełom XIX-XX wieku. Ale już w XX wieku, kiedy się pojawiały nowe techniczne sprawy, to już jednak braliśmy najczęściej gotowe razem z tymi słowami. No czasem je tłumaczyliśmy, tak jak mysz chociażby, ale trudno to nie tłumaczyć. Czasem były takie próby mniej lub bardziej żartobliwe, to takie anegdotyczne trochę, interfejs próbowano przełożyć na międzymordzie, co mi się nawet podobało. Dosyć. Brzmi jak nazwa jakiejś miejscowości. Proszę? Brzmi jak nazwa jakiejś miejscowości. Prawda? Tak, są takie miejscowości tak, Międzybrodzie. Międzyzdroje. Międzymordzie. No ładne. No ale już dzisiaj wiemy, że tego się nie da. Nawet takie słowa, które wydawałyby się, że są polskie, jak klikać. Prawda? No też są jednak zapożyczonymi. Ale to nawet nie czujemy, że one są zapożyczone. Prawda? No sieć przetłumaczyliśmy, mysz przetłumaczyliśmy, więcej to pewnie nie. No właśnie, a teraz w internecie używamy takich słów jak na przykład lajkować albo no szerować. Właśnie, to jest ciekawsza sprawa, bo to nie tylko jest kwestia samego internetu, ale to jest też kwestia pewnych postaw, pewnych zachowań. Lajki czy hejty, bo to są takie symetryczne, nie całkiem symetryczne, bo kciuk do dołu to jednak nie hejt, prawda? Hejt to jednak zachowanie słowne. Najpierw powiem o hejcie. Hejt jest wygodny nie tylko dlatego, że jest krótki. To zauważmy, że w wielu językach to są słowa proste, określenie nienawiści, a po polsku jest strasznie długie, prawda? Nienawidzić, nienawidzić. Kiedyś było nawidzić, prawda? Nawet było nawidzieć, bo to się z widzieć kojarzyło. Nawidzieć, czyli chętnie widzieć. Nawet kochać prawie, ona go okrutnie nawidzi. Jeszcze Sienkiewicz pisał trochę archaizując. A potem było nienawidzieć, potem nienawidzić, żeby to z widzeniem się trochę zerwały te związki. I to jest z kolei uczucie bardzo mocne, a nawet trochę podłe. Powiedzielibyśmy, nikt się nie przyzna do tego, że kogoś nienawidzi. Tylko żartem czasem, już nienawidzę tych, nie pamiętam, nienawidzę tych myszy, wołał kot Jinx kiedyś, taki była postać w kreskówce. Tak, to tak żartobliwie trochę. A hejt, czyli nienawiść jest uczuciem poważnym. Natomiast hejt jest zachowaniem się słownym. To nie jest uczucie samo, tylko jakiś słowny akt komunikacyjny. Więc po polsku nie ma takiego określenia, że ktoś, no bo co robi? Jeżeli nienawidzi, to on może nic nie mówić, nawet najczęściej nic nie mówi. A jeżeli pisze takie nienawistne, czy też okropne, pogardliwe, oskarżające, obelżywe, czy inne jeszcze, no co on robi wtedy? A hejtować to jest słowo proste, już spolszczone. Łatwo się nazwać hejterem, tak jak hakerem czy blogerem, to może być i hejterem. Mój student przyznał się, jestem hejterem, powiedział, wcale się nie wstydził tego. Nie tak się hejtuje, mówi czasem, bo jest w tym, niektórzy przynajmniej uważają, że jest w tym coś z zabawy. Nie jest to miła zabawa i oczywiście społecznie szkodliwa, bardzo bywa nawet czasem, ale dla niektórych ten hejt i dlatego obco nazwany pokazuje taki stosunek nasz trochę ambiwalentny. Z jednej strony oczywiście nie lubimy, odrzucamy i teraz nie ma społecznego przyzwolenia dla takiego hejtowania, ale dla ludzi może to się wydawać atrakcyjne, bo wiadomo, że atrakcyjniejsze jest to, co negatywne, co jest konfrontacyjne. A z kolei z lajkami jest inna trochę sprawa. Ja często podkreślam, że język polski różni się od angielskiego na przykład tym, że Polacy są bardziej powściągliwi w okazywaniu uczuć. Że po angielsku mamy od razu I like it, prawda? A po polsku, kiedy ja słyszę pierwszy raz piosenkę, pierwszy raz widzę film albo obraz, pierwszy raz kogoś spotykam, nie powiem od razu, że lubię. Ja powiem, podoba mi się. I musi się mi trochę popodobać, żebym zaczął lubić. Jak słyszę piosenkę raz, podoba mi się. Drugi raz,
podoba mi się. Za trzecim razem dopiero zaczynam ją lubić. Czyli najpierw to ona ze mną musi coś robić, ona mnie musi się podobać, żebym ja potem wyraził aktywny swój stosunek, czyli żebym lubił. Więc w gruncie rzeczy my byśmy raczej, no ale jak to nazwać? To się podoba, to z tego bardzo trudno jest zrobić jakieś podobanie. No te znaczki to mogłyby być podobki. Kiedyś tak nawet proponowałem, żeby to nazwać podobkami, ale to się nie przyjmie oczywiście żadną miarą, a lajkami nazwać. Lajk to jest, lajkować to jest bardzo miłe słowo dla ucha, nawet to la na początku. Chociaż jak nie znamy słów, to śpiewamy la la la, prawda? Bo jest miękkie. Tak, tak. Jeżeli coś się dzieje, to mówimy aj, prawda? Więc to aj też jest w naturalnym naszym ekspresyjnym języku. I la, i aj. Więc już mamy laj. A do tego jeszcze dodamy różne bajki, które tak lubimy ogromnie. Nawet skojarzenie z lajkonikiem mi się podoba, tego lajka. I dlatego lajkujemy, bo jeżeli słowo brzmi przyjemnie, to łatwiej je przyjąć. Hejt przypomina jeszcze dawniejsze, te hejta wiśta, to były zawołania na konia kiedyś. Hetta wiśta albo hejta wiśta. I to hajda i hej. Przecież to też są okrzykowe słowa. Jeśli słowo ma pewien potencjał fonetyczny, a te słowa mają duży potencjał fonetyczny, i laj i hej, to już jest tylko krok do tego, żeby dobrze zaczęły funkcjonować w naszym języku. Więc hejtujemy, lajkujemy. No ja nie hejtuję, ale też i nie lajkuję. To jest inna sprawa. Czy oglądam to, czy liczą się dla mnie hejty i lajki? Tak. No z hejtów rzeczywiście, hejt daje przez to, że jest taki łatwy, jest też niebezpieczny. Jest bardzo niebezpieczny, bo ponieważ łatwo to nam przychodzi przyzwyczaić się do niego, to też i łatwo można to wyrażać. A jak łatwo nam wyrażać, no to potem ten negatywny stosunek do innych bliźnich się w nas może rozgościć. Ale tych słów jest bardzo, ja tak dużo o tym trochę opowiadam banalnie, ale to wszystko są problemy dla językoznawcy, tym bardziej, że te słowa wpływają na nasz sposób myślenia o świecie. Że one zakładają na przykład samo zjawisko lajków i hejtów, że oto wytwarza się w nas, a może tylko trafiło to na podatny grunt, taka chęć akceptacji. My chętnie wyrażamy oceny, prawda? I chętnie, tak jak zbieramy, czy przecież jeżeli coś robimy, to chcemy zbierać jak najwięcej tych lubików, czy podobków, tych lajków właśnie. Mało tego, często właśnie po to tylko to umieszczamy, żeby to się innym podobało. W ogóle zaczęliśmy żyć wizerunkowo. Już nie jest tak, że my jesteśmy dla siebie wewnątrz sterowni, tylko liczymy się z opinią innych, jeżeli coś robimy. Po co ja to wszystko opowiadam? Żeby się Państwu podobać przecież. Już tak naprawdę. Żeby Państwo dali lajka. No, żeby jakiegoś lajka mi tutaj wysłali. No, no i tak i coraz częściej zastanawiam się, po co ja to robię? Po co ja to robię? No, żeby się podobać. Dla wizerunku. Przecież a blogi po co my prowadzimy? Żeby nas zaakceptowano. A po co takie kanał? Po co pani taki kanał? No po co? Po to, żeby panią polubili, nie? No pewnie, że tak. Żeby lepiej mówili. A, no tak, jest pani niezwykle tutaj społecznie zaangażowana. Tak? Oczywiście. Jasne. Też bym tak chciał. Ja nie rozumiem tej reakcji. Bardzo Państwa przepraszam, skąd te śmiechy? Nie, przecież pani ja naprawdę prowadzę taka poważną jest. Działalność. Rozmawiałem z panią Pauliną prywatnie, ona rzeczywiście dla dobra ogółu to robi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ale oni nie wierzą, widzi pani? No właśnie. Tak to z nimi jesteśmy jest. Nastawieni jesteśmy na to, żeby na się hejt podobać. I na hejt też jesteśmy czasem. Chcemy dokuczyć komuś, prawda? Bo przejawiamy nad nim władzę wtedy. Możemy coś zrobić. A tak siedzimy sobie, tacy nieznani, gdzieś tam w kącie. A zresztą blog też temu służy bardzo często. Jest taka ładna, ja ciągle do tego Google'a wracam. Jest taka ładna scena w Rewizorze, kiedy Chlestakow jako rewizor tam się zbiera różne uwagi i prośby tych mieszczan. I w końcu przychodzi Bobczyński i mówi, ja niczego nie chcę, tylko żeby pan tam w Petersburgu powiedział, że jest taki Piotr Iwanowicz Bobczyński, że żyje tutaj gdzieś.
No a po co ludzie ryli swoje inicjały na różnych drzewach, murach? Tu byłem, no już zaistniałem. No to wszystko jest nasze zaistnienia. Internet umożliwia takie zaistnienia. Czasami właśnie internet daje nam dwie możliwości, tak od strony językowej, to jest niby wykluczające się. Daje nam możliwość zaznaczenia siebie z imieniem i z nazwiskiem, czyli daje szansę istnienia w świecie. A z drugiej strony daje nam możliwość wyrażenia siebie anonimowo. I obie te, wydawałoby się sprzeczne nawet intencje, są dla człowieka naturalne. Chcemy być anonimowi, bo to pozwala uniknąć odpowiedzialności. Ale z drugiej strony chcemy być. No bo jak istnieć, kiedy nikt nie wie o naszym istnieniu? A tu jest możliwe jedno i drugie. Jedni wybierają pisanie takich blogów, na przykład z nazwiskiem i z imieniem, ale są też tacy, co to prowadzą pod jakimś pseudonimem. Niki, które stosujemy, możemy, tych ników może być wiele, więc możemy się też rozmnożyć. Ten nick mi się bardzo podoba, bo to przypomina słowo nikt, prawda? Jesteśmy tym nikim, mamy ten nick. No dobrze jest czasem tak sobie znaleźć jakieś choćby kalamburowe odniesienie do innych słów. Więc możemy być nikim i możemy być sobą. Jakie to jest kuszące, i jedno i drugie. No to tyle o lajku i hejcie, trochę za daleko zaszliśmy. Tak, tak, ja myślę, że możemy zadać kolejne pytanie. Wracamy. To jest odpowiedni moment. To znaczy chcę nawiązać do tego, o czym pan profesor mówił przed chwilą, że jakoś dbamy o swój wizerunek w internecie, tak? Ostatnio stały się popularne zdjęcia, które nazywamy selfie albo selfiaki. Jak się panu, panu profesorowi podoba to słowo? Mnie się selfik podoba najbardziej, tylko to jest, to zakłada pewną, może nie infantylizację, ale pewne taką dyminutywizację, zdrobnienie to jest, żeby nie spieszczenie. Selfik to taki trochę jak elfik, mały elf, prawda? I ten selfik zakłada od razu, że to jest coś drobnego, pewnie sympatycznego, ale niepoważnego. A selfie, takie, które się nie odmienia, bo selfie się odmienia, oczywiście i dlatego go lubię, a selfie się nie odmienia i to nie bardzo wiadomo, co to jest. Czy to jest działanie, czy to jest czynność, czy to jest efekt tej czynności, czy to jest charakter tej czynności. Nie bardzo wiemy, jak to ugryźć, czy to jest... No, my wiemy, że język służy nazywaniu, opisywaniu i opowiadaniu, ale co to jest z tym selfie? Czy to jest nazwa, czy to jest cecha, czyli opis, czy to jest opowiadanie, czyli czynność? Nie bardzo wiemy. Ale też nie wierzę, żeby polskie określenia, tym bardziej, że jedno z nich było dosyć nieprzyzwoite. Już na szczęście znikło, nie będziemy go przypominali, ale było takie, które bardziej pasowało do innej czynności zresztą, niż do robienia zdjęcia. No ale ten self, mógłby to być self po prostu, ale samo self jednak ma znaczenie w angielskim, już takie określone i wydaje się, że to selfie albo selfik, jakbym ciągle, ale to tak jak było z euro. Ktoś zaproponował kiedyś euron, żeby się nazywało i pomyślałem, że to mógłby być dobre wyjście. Dwa eurony coś kosztuje, albo 6 euronów. To mogłoby być całkiem niezłe, taka odmiana, bo euro w każdym przypadku brzmi tak samo. Tak jak i selfie, który w każdym przypadku brzmi tak samo, a to trochę mi przeszkadza w przyjmowaniu słów do polszczyzny. No, a jak się nazywa ta rączka, którą się trzyma? Ten selfie stick. To tak się nazywa po angielsku, a po polsku? Kij, a no właśnie. No też ciekawe, że to akurat tak to się nazywa. No dobrze, ale to już chyba nie jest związane specjalnie z internetem. Nie to, jest. Ja bym jeszcze może pozostała przez chwilę przy zapożyczeniach, ale delikatnie bym przeszła w stronę wulgaryzmów. Ale to tylko delikatnie, no powiem, czy wiem, można że pan wyjść profesor... delikatnie w stronę wulgaryzmów? Można. Nie można. No oczywiście, że nie. Tak. Ale wolałbym nie rozmawiać o wulgaryzmach, to jest nieprzyzwoite, że to i tak tutaj kilka, jeśli nawet nie padło, to w Państwa umysłach się pojawiło, bo byśmy tak rozmawiali o tym, że nie sposób. Ja jestem ciekawa,
który wulgaryzm jest ulubionym pana profesora? Wszystkie są piękne. Wszystkie są bardzo, najbardziej nie lubię, kiedy my tłumaczymy to na angielski i angielskie słowa ryjemy na, znaczy ja akurat nie ryję, gdzieś tam wypisujemy na ścianach, bo to już jest straszne. Mamy polskie piękne wulgaryzmy, ale ponieważ one są piękne, to oszczędzajmy je. Oszczędzajmy tak, je na wtedy, kiedy będą naprawdę potrzebne. Na przykład... A poza tym, no jeszcze powiem tu dwa słowa. To jest bardzo przykre, że akurat w polszczyźnie te wulgaryzmy łączą się, no, by tak rzec, z tak pięknymi, przyjemnymi czynnościami. Prawda? Są języki, w których my przeklinamy, używając no, już raczej innej fizjologii, takiej powiedzmy związanej z wydalaniem. Są takie, gdzie żeby przeklinać, sięgamy po transcendencję, czyli sięgamy po jakieś nazwy święte, żeby je uszargać wtedy do końca. No a my akurat związaliśmy to z życiem erotycznym. Bardzo mi się to nie podoba. Może dlatego, że temu towarzyszą największe emocje. No ale wie pani, dlaczego akurat to, o czym tutaj mówiliśmy, ta część ciała, którą tak chętnie obdarzamy żywotnością, ma służyć jako określenie kogoś, kim skłonni jesteśmy gardzić? Zupełnie nie rozumiem. Jest Przejdźmy to też do innych, problematyczne dla blogerów, którzy opisują swoje życie seksualne. Kiedyś analizowałam język blogów erotycznych i właśnie dostrzegłam ten problem, że oni nie mają zbyt wielu słów, którymi dobrze mogą opisać proszę to, pań, co odczuwają. Proszę Państwa, w Polsce bardzo często się skarżą ludzie, że nie ma rozbudowanego słownictwa erotycznego. Że tacy Francuzi, tam są to w ogromnej większości, to są zwykłe metafory, przenośnie, które w polszczyźnie, w każdej, że tak powiem, alkowie, bywają także stosowane. Tylko po co się z tym pchać i do ogólnego języka? Ileż my mamy odkrywczości w sobie i jak bardzo zresztą z niej korzystamy, czy korzystaliśmy. I w ogóle to nie o to chodzi, żeby mieć ileś tam określeń na te czynności. Kiedy zaproponowałem takie hasło, jeżeli chodzi o język, ciszej nad tym łóżkiem. Tak jak było kiedyś ciszej nad tą trumną. Ciszej nad tym łóżkiem, więcej da się powiedzieć intymnie, czyli w sposób, który nie wymaga nagłośnienia, a także myślę, że niekoniecznie zawsze słowa są potrzebne. Czynów nam trzeba, a nie słów. Słowo YouTube odmieniamy, prawda? YouTube, YouTube'a, YouTube'em. Tak, YouTube'em i tak dalej, i tak dalej. Z zapisem ciągle mamy kłopot, bo niektórzy stawiają tam ten apostrof, a inni nie. Czekam na moment, w którym to by się pojawiło, pojawiłoby się spolszczenie przez J-tę, ale to się chyba nie tak szybko zdarzy. A ponieważ już tak często jest to w słownictwie, to chyba nigdy. Ale youtuberów możemy zapisywać przez J. Youtuberów moglibyśmy tak przez J zapisywać, bo i tak, gdyby było youtubowanie, to także. A tak mamy. A mamy youtubing, czy nie? Ale ja używam ale słowa youtubować. Ja używam słowa youtubować. Używamy. Youtuberzy youtubują. A nie, ale youtubingu nie ma. Nie ma. Nie ma, może jeszcze jest będzie. Jest właśnie z dupy. Zduping. Co jest? Istnieje kanał na YouTubie z dupy. I autor tego kanału prowadzi cykl Zduping. Próbuję sobie to wyobrazić jako czynność. No bo jednak to jest, ten ing to jest zawsze słowo, czy będziemy to traktowali jako rzeczownik odczasownikowy, czy jako imię słów, to jest to odczasownikowe, prawda? Jest to jakaś forma czasownikowa przy dzisiejszych żartach różnych z ingiem, które mi się niektóre podobają. Reklama Wumzingu mi się podobała, owszem, a kiedy się dowiedziałem, że na Wszystkich Świętych uprawiamy grobing, to byłem także raczej językowo usatysfakcjonowany. No i oczywiście churching uprawiamy też. W dzisiaj niedziela, państwo zamiast churchować, to tutaj siedzą. My już byliśmy. Tak, na wcześniejszych. Na porannej mszy. Na porannych seansach, przepraszam. I Żaneta, myślisz?
Ja myślę, że możemy walnąć Żanetą. Że co? Przygotowałam sobie takie pytanie, które zadam, kiedy zapadnie niezręczna cisza. Aha. To pytanie ta cisza była bardzo zręczna. Bardzo zręczna. Bardzo to może zręczna nie będę była zadawać. Może do interpunkcji teraz przejdziemy, ponieważ czytam bardzo dużo tekstów w internecie z różnych względów i zauważyłam, że 99% naszego społeczeństwa nie zna zasad interpunkcyjnych. Przesadza z czego pani to może... 97, najnowsze dobrze badania wykazały. Bardzo przepraszam. Tak, 99 to stanowczo za dużo. A poza tym z interpunkcją jest tak, że ona ma wyrażać, ma odpowiadać naszym emocjom. Powinna. No i na dobrą sprawę można czasem, przynajmniej niektórzy uważają, że tą interpunkcją rządzą. Niektórymi rzeczami rządzą. Rządzą wykrzyknikiem, rządzą pytajnikiem, wielokropkiem, o jak bardzo. Czasem myślnikiem mogą sobie porządzić, postawić tam gdzie chcą, albo gdzie nie. Czasem nawiasem też. No z przecinkami i z kropkami jest trochę gorzej, ale taki średnik, no to ja jestem panem średnika, mogę użyć albo go nie użyć. Nie ma ścisłej reguły tutaj. Znaczy są jakieś, ale one nie są nigdy bardzo precyzyjne. A jeśli chodzi o przecinek, ten, który najbardziej mamy zawsze na względzie, kiedy postrzegamy jakieś niedokładności interpunkcyjne. Dwóch wybitnych naszych pisarzy miało swój stosunek do przecinków. Na przykład Mickiewicz, który stosował tak zwany przecinek retoryczny. Mamy, pamiętają państwo, jak jedna z ksiąg pana Tadeusza zaczyna się od hrabia wracał do siebie, lecz konia wstrzymywał. To nie przed lecz, tylko przed wracał Mickiewicz postawił przecinek, ponieważ dla niego tam była pauza. Hrabia wracał do siebie. No pasuje, jemu pasował tam przecinek. No oczywiście byśmy dzisiaj widzieli błąd, podkreślilibyśmy, bo hrabia wracał, jakiż przecinek. Takie przecinki retoryczne stawiał, albo też ich nie stawiał, Gombrowicz też. I w wydanych jego utworach najczęściej wydawcy zachowywali te specyficzności przecinkowe, bo no pewnie, że czasem można, czasem nie można, ale to czemuś odpowiadało. I zwykłym ludziom jednak przecinek może ułatwiać albo utrudniać czytanie. Pani utrudnia. Mnie także brak przecinka czasami albo obecność tam, gdzie się go nie spodziewamy, utrudnia dotarcie do sensu. To przecież dobrze wiemy. Także, ale też o ile znajomość ortografii była i jest chyba do dzisiaj traktowana jako pewne znamie człowieka wykształconego, raczej się nie przyznajemy do tego, że nie znamy ortografii, chociaż teraz tak wszystko nam poprawi komputer pewnie, niedługo tak będzie, to do nieznajomości interpunkcji przyznawano się chętnie już w mojej młodości. Mówię, no ja tam na tych wszystkich przecinkach to się nie wyznaję. Miałem takiego znajomego, który pisał bez przecinka, na końcu umieszczał kilka przecinków, niech sobie wstawią tam, gdzie chcą. No pewnie żart żartem, ale to czasem utrudnia, jeżeli nie bardzo wiemy, gdzie ten przecinek postawić. Jest taki przykład dwóch zdań, które różnią się tylko przecinkiem i on mocno zmienia znaczenie tego zdania. Moja stara piła leży w piwnicy. Tak, no tak. No tam są różne znaczenia słów także. Tak. Możemy tam różne znaki możemy postawić. Komuś uratować też życie za pomocą przecinka, więc tak, tak. Zachęcam jednak. Powiesić nie można, uwolnić. Tak. To stary przykład. Bardzo. Myślę, że to jest owszem niedobre, zresztą nie tylko w internecie spotykamy się z tym, natomiast chyba tylko w internecie na razie przynajmniej spotykamy się z brakiem znaków diakrytycznych. No i w SMS-ach oczywiście. Ale pisząc chyba jednak panie, nie ci państwo także, nie piszą na przykład wziąć przez wziac. Prawda? Nikomu nie przyjdzie do głowy. Jednak ogonki pod on, en, czy kreseczki nad ciśni, czy o kreskowanym jednak stawiamy. A tutaj tymczasem, czy to z wygody, czy
czy z jakichś innych powodów. Gorzej, że nie wiem jak panie, czy panie czytają, równie łatwo na pewno panie czytają tekst i ze znakami diakrytycznymi i bez, ale czy razi panie brak tych znaków, czy nie? To chyba zależy w jakiej komunikacji, bo na przykład... Czasem już nie razi. Tak. Ja się zorientowałem, że młodzi ludzie już czytają równie chętnie i nie ma to dla nich znaczenia. A najbardziej się zdziwiłem, kiedy pisał mnie pracę magisterską pani o erotycznych SMS-ach, czyli o takich, które mają wywołać satysfakcję u osób, które dzwonią czy tam piszą na jakiś tam adres, no, one odpowiadają i taka no to SMS-owa. Mówimy sexting. Texting. No, nie, sexting. Sexting, tak. Myślałem, że texting. No to jest taki texting, sexting. Niech takie teksty seksualne. I ona mi powiedziała, bo pracowała też w takiej usłudze kiedyś, i mówi, że tam się oczywiście żadnych znaków diakrytycznych nie stawia. To nie byłoby... wiadomo, czy laska, czy łaska. No właśnie, co łaska, to łaska. I to w gruncie rzeczy, pomyślałem sobie, gdybym był w takiej determinacji, musiałbym z czegoś takiego skorzystać, co w ogóle wydaje mi się trochę abstrakcyjne, ale powiedzmy. To przecież najpierw towarzyszyłoby mi rozbawienie, które kompletnie wykluczyłoby jakiekolwiek inne zaangażowanie. Przecież jak ja bym coś takiego zobaczył, to byłoby niezmiernie śmieszne. No właśnie, no a oni tak to pewnie robią do dzisiaj. A może już co innego robią zamiast tego. A czy gdy pan profesor wysyła SMS, to pisze go używając właśnie polskich znaków diakrytycznych? Ja tylko odpowiadam na SMS-y. Sam właściwie, no niezmiernie rzadko wysyłam, nie wiem, kilka może w życiu wysłałem, zazwyczaj jedno, ale jeżeli ktoś pisze, to odpowiadam. No nigdy w życiu bym się sobie nie pozwolił pisać bez tych znaków. Oczywiście, to przecież no tam jedno stuknięcie w klawiaturę więcej, a cóż to mi szkodzi. Podobnie zresztą jak w różnego rodzaju mailach. Ja jestem zwolennikiem zostawiania znaków, a z drugiej strony spolszczania tych słów. Także ja piszę wyłącznie maile przez EJ, nie ma ile. Żadne, ani zwłaszcza nie e-maile, więc maile, ale w mailach jestem konsekwentnie też polski i wszystkie znaki tam stawiam. A czy w pana komunikacji internetowej pojawiają się czasami emotikony? Stosuje czytasz pan? Myśl. A no właśnie, sam ich nie używam, ale je lubię. Dlaczego? Lubi pan profesor? Lubię. A, lubię je, ale ich nie używam. Uważam, że w moim wieku byłoby to trochę pretensjonalne. Nie ma takich emotikonów, czy śmieszków, czy jak to się tam nazywało kiedyś, które by pokazywały na przykład, nie wiem, zmarszczenie czoła, albo jakieś tam inne jeszcze gesty, które częściej ludziom starszym przysługują. Ale cieszy mnie na przykład to, że ogromna większość, ich jest mnóstwo, prawda, tak naprawdę, że ale większość ich to są znaki sympatyczne. To są takie znaki, które raczej mają wyrażać uczucia dobre, ciepłe, miłe. Nawet jeżeli tam jest wykrzywiona buzia, to też jest to taki smutek podszyty jakimś żartem, bo już samo to, że używam takich właśnie znaczków, to pokazuje, że mam do tej komunikacji stosunek może nie zupełnie żartobliwy, ale taki trochę luźny. I do korespondentów także, słucham. Gdyby pan profesor używał tych znaków, gdybym. To. Przed kropką, za kropką czy zamiast kropki? No właśnie, nie wiem, co zrobić, może dlatego nie używam, bo kropka jest z jednej strony potrzebna, ale po kropce no to już jest, jak się mówi na Śląsku, po ptokach. No i co tam dodawać? No właśnie, a przed kropką, no to stawać kropkę po takim uśmieszku, no też dziwacznie. I jedno i drugie jest niedobre, więc można by tego użyć jako znaku interpunkcyjnego. Nawiasem mówiąc, były takie, powiedziałem tutaj parę chwil temu, że znaki interpunkcyjne oddają intonację. One oddają także emocje, jak wykrzyknik czy wielokropek. Tak kiedyś, zresztą cytowałem to wielokrotnie, Mickiewicz omawiając pamiętniki Paska na swoich wykładach z literatury słowiańskiej, pisał, mówił, że wielka szkoda, że w
pamiętnikach nie ma różnych takich znaków charakterystycznych dla kultury sarmackiej, że na przykład tutaj łapie za karabelę, tu podkręca wąsa, tu gładzi się po czubie. No i gdyby takie znaki wymyślić, jak one by dobrze funkcjonowały właśnie w pamiętnikach Paska. Te pamiętniki przypominają mi także trochę inną rzecz, bo kiedy to coś w rodzaju takiego, no, pamiętniki były takimi blogami trochę, tylko że były prywatnymi. No wiadomo było, że kiedyś ktoś to przeczyta, ale w XVII wieku diariusze szlacheckie, czyli takie notowanie istnienia, zapis życia, to było niezmiernie częste wśród szlachty. Kiedyś spędziłem sporo czasu w bibliotece w Kurniku, bo tam jest mnóstwo rękopisów. To były rękopisy, one nie zostały nigdy wydane, a wielka szkoda. No ale nie będą, jest trochę za dużo. To były właśnie takie zapiski szlacheckie. Oni sobie zapisywali, co się z nimi działo. Proszę Państwa, od tamtych czasów, a i wcześniej jeszcze, była ta potrzeba, po pierwsze, przelania na papier, co się ze mną dzieje, a po drugie, no pewnie jakaś nadzieja upublicznienia tego, że ktoś to kiedyś przeczyta. I taki szlachcic, który sobie, no taki jeszcze, wyobrażam sobie jeszcze nawet Reja, który w Żywocie człowieka poczciwego przecież takie rzeczy także opisywał. No, przychodzi wieczorem i umie pisać. No, umie pisać, no to zapiszę trochę. Dzisiaj używamy anglicyzmów, tam się używało latynizmów, to były makaronizmy różnego rodzaju. I pisali o tym, co się im zdarzyło tego dnia, czy w ogóle, co sobie myśleli. Przecież, proszę Państwa, takie próby Montaigne'a, jakież to byłyby wspaniałe blogi, prawda? Ten rodzaj eseju takiego od siebie, bo w blogu najważniejsze jest ja. To jestem ja, który się ujawniam, który notuje to, co ze mną się dzieje, mój stosunek do świata i czasem jestem szczery, a czasem mogę trochę też i zagrać. Ale chciałbym, żeby to... Ja prowadziłem przez jakiś czas tematyczny blog językowy, ale trochę dlatego, że mnie do tego namówiła, najpierw mi namówiła polityka, to tam prowadziłem, potem było gadu-gadu, potem Wirtualna Polska, potem Gazeta Wyborcza, potem z tego po jakimś czasie rezygnowałem, czasem ze mnie rezygnowano, ale najpierw pisałem, w polityce pisałem i miałem w tym pewną satysfakcję. Nie o to nawet chodziło, żeby mnóstwo ludzi czytało. Tam była taka gromadka stałych korespondentów moich. Ja pamiętam do tej pory te osoby, które się włączały. Potem zaniechałem tego i proszę sobie wyobrazić, oni dalej ze sobą korespondowali. Czyli stworzyłem taką małą społecznostkę, można powiedzieć, która jeszcze przez jakiś czas żyła. A potem ułatwiono mi to. Ja zawsze byłem raczej homolokwens niż homoscribens. Wolałem mówić niż pisać. I dlatego zaproponowano mi, żebym ja to nagrywał. I nawet próbowałem upowszechnić słowo wgad. Nie wgad, nie te, tylko d na końcu. Tak jak są wpisy, to byłyby wgady. No i te swoje wgady, bo w mowy brzmiałyby niedobrze, umieszczałem w tych, na tych blogach. Tu mam wątpliwości, czy to jest na blogu. Jeżeli byłbym na blogu, tak jak na forum, na stronie, to traktujemy to jako taką przestrzeń, na której coś się dzieje. Ale to przecież mój blog, to ja sam robię sobie płaszczyznę, na której potem jestem. Znowu, gdybym pisał felietony, to piszę w felietonie, a nie na felietonie, prawda? Kiedyś felieton to było miejsce w gazecie oddzielnej, pisało się właśnie w tym felietonie, ale to się umieszczało w felietonie różnego rodzaju teksty. No ale dzisiaj raczej mówi się i w blogu, i na blogu. I mówi się, że ktoś umieścił coś w swoim blogu. Też. Tak nie mówimy. No ale ja to słyszałem wielokrotnie. W blogu tego, a tego można znaleźć to i to, prawda? Czyli blog jako konkretny tekst, zwłaszcza w tych tematycznych, ale no, to różnie zresztą bywa. No w każdym razie teraz akurat nie prowadzę. Jestem bardzo zajęty innymi sposobami dokumentowania swojego istnienia i dlatego nie zawsze znajduję czas na to. Tak bywa. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mogłabym tak słuchać pana profesora godzinami, pewnie Arlena też. To i potem wyjdziemy, panie, tak. Parę godzin sobie posłuchają. Bardzo, a ja będę chętnie sobie nadawał.
Będę się wgadywał. Ale może jedno takie pytanie ostatnie, poradnikowe, bo... Jak żyć? To nie? Może nie, my wiemy długo i szczęśliwie, ale... Powoli, powoli, proszę Państwa. O, nie da się. Coraz trudniej. Chciałybyśmy się dowiedzieć... Wydaje nam się, że jak szybko żyjemy, to więcej przeżyjemy. Ale im dłużej żyję, tym bardziej myślę, że za szybko żyjemy. Dobra. Tak, ale to nie było to pytanie. Ja się boję już tego, bo ono będzie takie banalne. Bo my prowadzimy swoje kanały, czy ja piszę blog, po to, żeby pomóc innym mówić i pisać poprawnie. Tak, jak możemy innych też zachęcić do tego, żeby sami trochę zadbali o tę swoją polszczyznę? Namówić ich też do pisania takich blogów. Niech będą setki tysięcy blogów, w których wszyscy będą dbali o to, żeby pisać poprawnie, prawda? To byłoby piękne. Każdy z nas. Dziękujemy bardzo. Każdy Dziękujemy. Jest swoim blogerem. To tylko żeby nie był blagierem,